Premiera każdego filmu mistrza Martina Scorsese jest świętem kina. I nie inaczej jest w przypadku jego nowego filmu Czas Krwawego Księżyca, jednego z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku obok Oppenheimera i jednocześnie 3,5-godzinnego behemota, który właśnie zawitał w naszych kinach i który niebawem też trafi na platformę streamingową Apple TV+. Jako że mistrz ma już 80 lat, to trzeba liczyć się z myślą, że to może być jego pożegnalny film. I tak, uważam, należałoby spojrzeć na Killers of the Flower Moon. Czy jest to dzieło, które jednak zasługuje na tytuł filmu roku? I na to pytanie postaram wam się odpowiedzieć w mojej bezspoilerowej recenzji i także podpowiem, czy warto wybrać się na ten film do kina i poświęcić mu aż 4 godziny. Expecting a miracle to make all this go away. You know they don't happen anymore. Zacznę od krótkiego, ale jednak ważnego wstępu. Ja kocham twórczość Martina Scorsese i to jest stwierdzenie trywialne, bo każdy, kto kocha kino, ten najczęściej kocha Martina Scorsese i jego filmy. Ale ja jestem szczególnie zafascynowany właśnie jego późną karierą, jego współczesnymi filmami, takimi jak Wilk z Wall Street, jak Milczenie, jak Irlandczyk, którym zachwycałem się i nadal zachwycam się wbrew wielu opiniom. Uważam, że nie tylko Scorsese nie odcina kuponów od swojej twórczości, on wręcz przeżywa artystyczny renesans. To też bardzo mu kibicuję i mając na względzie, że ma coraz mniej czasu i na szczęście wciąż bardzo wiele sił, liczę, że każdy film, który stworzy, będzie epokowy. Jednocześnie, tak daleko jak tylko sięgam pamięcią, to jestem także fanem panów Roberta De Niro i Leonardo DiCaprio. Jestem ich fanem, odkąd pierwszy raz zobaczyłem ich razem w mało dziś znanym filmie This Boy's Life, czyli Chłopięcy Świat, gdzie Leonardo DiCaprio grał chłopaka, nad którym De Niro się znęcał. To był facet jego matki. Akcja działa się w latach 50. To nie jest łatwy film. Jest tam bardzo dużo przemocy, bardzo dużo napięcia, bardzo dużo toksyczności. Ale to już wtedy Robert De Niro tak zachwycił się talentem Leonardo DiCaprio, że zadzwonił do Martina Scorsese i powiedział: Marty, musisz poznać tego młodego chłopaka, to jest niezwykły talent, a Robert De Niro nigdy nie robił takich rzeczy. To też zobaczyć ich razem na ekranie, 30 lat później, w filmie Martina Scorsese, dla którego i De Niro był muzą przez dekady, i DiCaprio stał się jego filmową muzą na kolejne dekady, jest... Dla mnie to jest ważniejsze i większe niż jakikolwiek potężny event w świecie Marvela jak Avengers. To też pokładałem w tym filmie ogromne nadzieje. To jest tandem aktorski pod pieczą reżysera, który niemal nigdy nie zawodzi. Liczyłem, że wyjdzie z tego coś wspaniałego. Czy wyszło? Już odpowiadam, ale najpierw jeden ważny komunikat. Skoro oglądacie mnie na YouTubie, to zakładam, że często robicie zakupy online zupełnie tak jak ja. Ja ledwie kilka dni temu kupiłem masę książek, audiobooki, zrobiłem cały upgrade kompa, jeszcze dokupiłem sporo ubrań właśnie przez internet, bo staje się to dla mnie coraz wygodniejsze i coraz tańsze. Ale za każdym razem, kiedy robię takie zakupy, myślę, co mogę zrobić, żeby oszczędzić jeszcze więcej. I rozwiązaniem jest oczywiście cashback, który nam wszystkim powinien wejść w krew. I tutaj całe na biało wjeżdża Letyshops i specjalny kod, który dla was mam. Letyshops pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online i pokażę wam to na przykładzie Empiku, choć w ich ofercie są takie sklepy jak Sinsay, Modivo, CCC, Flixbus, MediaMarkt czy Amazon. Jak to działa? Letyshops otrzymuje prowizję za zakupy w tych sklepach, które pochodzą z ich strony i częścią tej prowizji dzieli się z wami. No i tym sposobem każdy zyskuje. Obecnie na Letyshops trwa specjalna promocja i używając kodu bez schematu X3 możecie potroić wartość cashbacku w sklepie Empik. Także kliknijcie w link w opisie, zarejestrujcie się w Letyshops, a następnie kliknijcie w moje konto i wpiszcie kod rabatowy, który wam podaję bez schematu X3, to też znajdziecie w opisie pod filmem. Wtedy na stronie głównej przy sklepie Empik wartość cashbacku powinna się zwiększyć. Wchodzicie na stronę Empiku, szukacie konkretnego produktu czy produktów, a po zakupach zwrot trafia na wasze konto, które możecie wpłacić na konto bankowe lub PayPal. Aha, i zainstalujcie także wtyczkę do przeglądarki, żeby mieć pewność, że
cashback jest aktywny. Nie musicie się martwić, jeżeli kasa nie wróci do Was od razu, to może potrwać do 3 dni. Natomiast ta gorąca promocja, którą Wam załatwiłem pod kodem bez schematu X3 potrwa tylko kilka dni, dlatego spieszcie się, żeby je wykorzystać i zgarnąć te 22,5% rabatu. Sprawdźcie link w opisie albo w przypiętym komentarzu. A teraz wracając do recenzji Czasu Krwawego Księżyca. Wydarzenia, które obrazuje ten film, są fascynujące i jednocześnie zatrważające. Czasem można pomyśleć, że to nie mogło się wydarzyć. Akcja została osadzona w latach 20. w hrabstwie Osage w Ameryce, gdzie swego czasu Osagowie, rdzenni mieszkańcy, przez zrządzenie losu stali się jednymi z najbogatszych obywateli w kraju. Widzicie, ich ziemie leżały na obfitych złożach ropy, a to pozwoliło im zbudować ogromne majątki i wytworzyło niezwykle dziwny ekosystem, w którym to rdzenni Amerykanie znajdowali się wyżej na drabinie społecznej niż biali, chociaż to faktycznie ci drudzy eksploatowali tych pierwszych. Biali oferowali im swoje usługi i towary po zawyżonych cenach, po prostu wyciskali z nich każdy grosz. I nie jest niespodzianką, że również próbowali się wrzenić w te rodziny, żeby odziedziczyć ich majątki. I w tym kontekście w Oklahomie w latach 20. zamordowanych zostało ponad 60 Osagów. Z jakiegoś powodu śledztwa były przez lokalne władze albo nie podejmowane, albo umarzane, albo tłumaczono je przykrymi wypadkami. I to jest historia oparta na faktach i znakomicie opisana w książce i reportażu o tym samym tytule autorstwa dziennikarza Davida Grana. Historia, którą zekranizował Scorsese, jest ciekawym przypadkiem gatunkowym, bo to jest rewizjonistyczny western, który ma w sobie niemal biblijne elementy przypowieści o chciwości i zawiści, a jednocześnie stanowi jakąś formę rozliczenia się Amerykanów z ich trudną przeszłością, czyli także przywraca godność i pamięć ofiarom tych zbrodni. Więc samo zawiązanie fabuły, koncept filmu i materia, której podjął się w swojej ekranizacji Scorsese, jest naprawdę znakomita. I także trójka aktorów, która rządzi tym filmem, to jest to, dlaczego warto go obejrzeć. No mamy wspomnianych fantastycznych De Niro i DiCaprio. DiCaprio gra Ernesta Burkharta, byłego kucharza wojskowego, który przyjeżdża do Osage, do swojego wujka, żeby poukładać sobie życie. I Ernest, mówiąc delikatnie, nie jest specjalnie rozgarniętym człowiekiem. To jest bardzo prostolinijny facet, niespecjalnie wykształcony. Nie jest człowiek, który sypia z książką pod poduszką, ale jedną rzecz mówi od początku filmu do samego końca. On naprawdę kocha pieniądze i wcale tego nie ukrywa. I te dwie rzeczy, głupkowatość i umiłowanie do kasy, DiCaprio wyraża swoją rolą bezbłędnie. Naprawdę bardzo ciężko jest polubić Ernesta, ale bardzo trudno jest go nie zrozumieć. DiCaprio jest gościem, który już nic nie musi udowadniać. Znaczy, to jest facet, który pokazał wielokrotnie, że jest jednym z najwybitniejszych aktorów amerykańskiego kina. Ale ja nie zdziwię się, jeżeli on tą rolą sprzątnie z przednosa Killiana Murphy'ego, grającego Roberta Oppenheimera, Oscara, i wcale nie będę miał do niego o to pretensji. Ekranowy partner DiCaprio, czyli Robert De Niro, gra wspomnianego wujka, czyli Williama Hale'a, a w zasadzie króla Billa Hale'a, jak lubi się tytułować, bo to faktycznie on rządzi Oklahomą. Z wierzchu wydaje się przyjacielem plemienia Osagów, a w rzeczywistości brutalnie realizuje swoje plany. I niech to wybrzmi, De Niro w tym filmie nie idzie po linii najmniejszego oporu, co zdarza mu się czasem. Ja miałem takie wrażenie trochę oglądając Irlandczyka. Ale są te role jeszcze fantastycznego De Niro, jak na przykład rola w Jokerze, jak na przykład rola w filmie Silver Linings Playbook, czyli poradnik pozytywnego myślenia. Tutaj daje z siebie naprawdę dużo. Nie gra w trybie domyślnym, widać, że włożył wysiłek w to, żeby pomyśleć swoją postać, używa właściwego akcentu, używa języka Osagów. No, ma w sobie coś w tej takiej prezencji pociesznego, ale jednocześnie demonicznego wujka, który się tobą zaopiekuje, ale stawiając ci ciężkie warunki. I wspólne sceny De Niro i DiCaprio są szczerym złotem tej produkcji. Dla nich samych warto obejrzeć Czas Krwawego Księżyca. Oglądanie tego demonicznego wujaszka i głupkowatego siostrzeńca w jakiś dziwny, pokręcony sposób nawiązuje do wspomnianego już przeze mnie na początku filmu Chłopięcy Świat, tak jakby to był bardzo pokręcony sequel. I ten aktorski duet uzupełnia trzecia postać, jaką jest Molly Brown, czyli jedna z kobiet Osagów, którą wiąże uczucie z Ernestem. Molly oczywiście posiada
niemały majątek, jest na tyle przytomna, że zdaje sobie sprawę, dlaczego biali mężczyźni w Osage tak chętnie kleją się do rdzennych Amerykanek. Molly gra Lily Gladstone i stanowi fantastyczną przeciwwagę dla De Niro i DiCaprio, zarówno jako postać na ekranie, jak i jako aktorka. Obserwując ją i Ernesta przez pierwsze 45 minut filmu, w ogóle mamy takie wrażenie, jakbyśmy oglądali film romantyczny. Mamy bardzo sielankowe życie w Osage, wszystko układa się w porządku, ale tym spokojnym życiem nagle zaczynają wstrząsać bardzo sprytnie przemycane przez Scorsese niepokojące obrazy, rysy, które zaczynają pojawiać się na tym idylicznym portrecie. Tak jak już wspomniałem, to jest opowieść o chciwości, o zawiści, mająca walor rewizjonistyczny i pewnie pomagająca też Amerykanom przywrócić godność i pamięć osób, które ze względu na swoje pochodzenie były marginalizowane także w historii, do tego też pięknie nawiązuje samo zakończenie tego filmu. No jest to naprawdę potrzebny i ciekawy film, bez wątpienia warto go obejrzeć, ale czy to jest triumf? Czy to jest film godny Martina Scorsese? No i tu zaczyna się moja krytyka i ona trochę potrwa, ponieważ od Martina Scorsese, biorąc pod uwagę, jakie filmy nam dał, oczekuje się dużo. Więcej niż od przeciętnego reżysera. Zacznijmy od bohaterów. Filmy Scorsese słyną z tego, że nie zawsze mają sympatycznych bohaterów albo takich, którzy przechodzą jakąś przemianę. No popatrzcie na przykład na Travisa Bickle z Taksówkarza, Jordana Belforta z Wilka z Wall Street, bohaterów Kasyna czy Goodfellas. To są trudne do polubienia postaci, ale zawsze coś w sobie mają. Czy to będzie charyzma, urok osobisty, humor, przyjaciele, troska o bliską osobę, czy właśnie jakaś przemiana, którą przechodzą na ostatniej prostej, która zmienia naszą perspektywę na nich, one zawsze sprawiały, że byliśmy w stanie utożsamiać się z tymi bohaterami, albo przynajmniej chcieć obserwować ich dalsze losy i w jakimś stopniu im kibicować. Czas Krwawego Księżyca, jak dla mnie, nie ma protagonisty, w którym moglibyśmy jako widzowie zakotwiczyć swoje emocje. Część bohaterów jest tak skorumpowana moralnie i jednocześnie właśnie nie ma tej jednej rzeczy, która by jakoś nas do nich przekonywała, jak wyrazisty cel, charyzma czy przemiana, że ciężko jest nam pozostawać na dłużej w ich perspektywie. Ten problem można było fantastycznie rozwiązać, czyniąc protagonistką filmu Molly Burkhart. Po pierwsze, odkrywanie prawdy z jej perspektywy byłoby znacznie bardziej naturalne dla widza i znacznie lepiej osadzone w historii, narracji, temacie, którego się podjął reżyser, biorąc pod uwagę, że pochodzi ona właśnie z plemienia Osagów. Po drugie, Scorsese niedawno mówił, że ma już dość opowiadania historii z perspektywy białych mężczyzn. I zabierając się za film Czas Krwawego Księżyca, opowiadającego o rdzennych Amerykanach, ponownie opowiedział historię z perspektywy białych mężczyzn. A zatem Molly jest największym niewykorzystanym potencjałem w całym filmie. Postacią, której perspektywa pozwoliłaby zmienić charakter tej narracji, a do tego być może pozwoliłaby bardziej jej wyrezonować w widzu. Bo kolejny problem, który mam z tym filmem, to jest kwestia dramaturgii i mglistości motywacji bohaterów. Ja czytałem w recenzjach, które wychwalają ten film, że enigmatyczność zachowań bohaterów jest przewagą tej historii, że nie jesteśmy w stanie do końca ich rozczytać i zrozumieć. Ale film powinien mi jakoś w tym pomóc, przynajmniej dawać mi powód do tego, żebym chciał pogrzebać w ich psychice i zostać w tej psychice na dłużej, coś poczuć w związku z tym, co robią. A ja wielokrotnie łapałem się na tym, że krzyczałem w swojej własnej głowie: dlaczego ta postać robi to, co robi, chociaż wie, jakie będą tego konsekwencje? Albo dlaczego ta postać pozostaje bierna? Dlaczego nie reaguje, chociaż wie, że zareagować powinna? I w rezultacie oglądamy złych ludzi robiących cały czas złe rzeczy i dobrych ludzi, którzy będą krzywdzeni. Brakuje wyraźnego konfliktu wewnętrznego w bohaterach. Brakuje zewnętrznych także przeszkód. Aż do ostatniego aktu, który nie daje jakiegoś uczucia satysfakcji w rozumieniu setup, payoff. Czemu? Bo nie obserwowaliśmy wcześniej ani perspektywy Molly, ani perspektywy jakiegoś agenta FBI. Ponadto nic nie wyrezonowało we mnie emocjonalnie, jeżeli chodzi o ten film. Dlatego, że kiedy przeczytałem jego opis, a następnie obejrzałem ten film, to miałem wrażenie, że kiedy przeczytałem opis, to już obejrzałem film. Nic mnie głęboko nie zaskoczyło, ani też nic specjalnie mnie nie poruszyło. Z początku wydaje się, że będziemy coś odkrywali, ale to wszystko zostaje wyłożone wprost. Bohaterowie nie przechodzą przemiany, widzowie nie zostają zaskoczeni,
A to wszystko trwa 3,5 godziny. I serio, ja krytykowałem Oppenheimera za to, że trwa 3 godziny, bo wydaje się być zszyty z dwóch różnych historii o tym samym bohaterze, które można było podzielić na dwa filmy. Ale tam dało się to jeszcze jakoś wybronić. Tutaj, w czasie Krwawego Księżyca, tempo siada wielokrotnie i brakuje dynamiki. A to w połączeniu z brakiem dramaturgii wspomnianego konfliktu, czy to zewnętrznego, czy wewnętrznego. No, szczególnie w środkowych 2 godzinach nijak nie uzasadnia tak mamuciego metrażu. I byłoby lepiej, gdyby pojawiły się ciekawe, barwne postaci drugoplanowe czy trzecioplanowe, które mają swoje własne wątki fabularne. I to zawsze się broniło w filmach Scorsese. Ale tak się nie dzieje. Pojawiają się 2 postacie takich trochę czarnych charakterów jak Blackie i AC i są fantastycznie zagrane. Ale zajmują mniej więcej 2-4 minuty czasu ekranowego. Wreszcie pojawia się Brendan Fraser, który błyszczy przez 90 sekund, bo mniej więcej tyle go widzimy. To też głównie oglądamy DiCaprio i De Niro, którzy się nakręcają albo nadymają i do tego zmarginalizowaną i wycofaną Molly. To jeśli nie dziwaczne i odjechane postaci, to może chociaż montaże, z których słynie Scorsese, które tak fajnie wypełniają ten metraż. Otóż nie, dostajemy jeden fajny montaż na samym początku, który jest stylizowany na kino nieme lat 20. i reportaż, a potem nic. Nic oryginalnego, tak jak fantastyczny montaż otwierający infiltrację, albo kilka znakomitych montaży, jak wrzucają dragi w Wilku z Wall Street. Tutaj tego nie uświadczycie. Tak jakby Scorsese założył sobie kreatywny kaganiec. Także zostajemy z 3,5 godzinami materiału, z których porywa nas mniej niż połowa, a całość, przynajmniej w moim przypadku, nie pozostawia mnie z niczym głębszym. Czuję jakby w moim przypadku film nie osiągnął tego, co chciał. Jego autor nie wywarł na mnie wrażenia, które być może powinien. Tak, ten film się broni i tak uważam go za tytuł naprawdę wart obejrzenia i dyskusji. Ale nie uważam go za film wielki, nie uważam go za nawet film świetny. To jest jeden ze słabszych filmów, jakie wyprodukował Scorsese w ostatnich latach. I tak dziwię się, że to mówię, bo ja lubię czytać recenzje krytyków, słuchać innych recenzentów, którzy rozpływają się nad tym filmem. I tak bardzo dziwiło mnie to, że ten film ze mną nie kliknął, że napisałem do mojego kumpla Michała Lipińskiego z kanału Ponarzekajmy o filmach i powiedziałem, stary, no nie wiem, ja widzę ten film tak. Michał powiedział to samo. Michał odbiera go bardzo, bardzo podobnie, ma bardzo podobne zarzuty jak ja, ale nie zdawajcie się wyłącznie na moją albo jego opinię. Jeżeli moje słowa miałyby was zniechęcić do pójścia do kina, to dajcie sobie jeszcze ten wentyl bezpieczeństwa, poczytajcie jeszcze inne recenzje i nie opierajcie się wyłącznie na być może bardzo subiektywnej opinii, którą wam prezentuję. Popatrzcie, co piszą inni o tych filmach, bo ja bardzo skrupulatnie czytałem te rzeczy i w większości nie mogłem się zgodzić, ale spróbujcie wyrobić sobie swoją własną opinię. Czy ja was zachęcam do tego, żebyście szli na ten film do kina? Nie. Nie, on trwa 4 godziny. I skoro zaraz się ukaże na platformie Apple TV Plus i tam możecie go obejrzeć, to zdecydowanie rekomenduję obejrzeć taki metraż w zaciszu domowym. Ja Czas Krwawego Księżyca oceniam słabiej niż 3 ostatnie filmy Scorsese, czyli Milczenie, Wilka z Wall Street i Irlandczyka, który naprawdę jest po prostu lepszy od Killers of the Flower Moon. Liczę się z tym, że to może być ostatni film mistrza, ale oby tak nie było. Znaczy, oby miał w sobie wigoru, witalności i tej energii, którą ma, i zdrowia przede wszystkim, żeby zrobić jeszcze przynajmniej 2, jeżeli nie 3 inne filmy. Proszę cię o to, Marty. Zrób to, bo chcę dostać jeszcze od ciebie coś absolutnie zniewalającego. Dla mnie Killers of the Flower Moon takim filmem niestety nie jest. Ale czekam na gorącą polemikę z wami. Mam nadzieję, że wyrobicie sobie własną opinię, czy to teraz idąc do kina, wbrew mojej rekomendacji, czy może oglądając ten film już w domu. Czekam na wasze opinie, czekam na wasze komentarze. Tradycyjnie zachęcam was do tego, żeby subskrybować Bez Schematu i też jeżeli macie ochotę, możecie wesprzeć mnie na Patronite. Tutaj pojawi się taka zakładka, żeby to zrobić. Pamiętajcie też, żeby sprawdzić kod do Leti Shop. Zarejestrujcie się i wykorzystajcie mój kod, żeby zrobić jakieś zakupy w Empiku i mieć przy tym niezły rabat. No i sprawdźcie też inne polecane przeze mnie materiały.